Twoje decyzje noszę z Tobą. Mój Zbawiciel, Ty dla mnie umarłeś na krzyżu, bardzo żałuję za wszystkie swoje grzechy. Niech umrę w miejscu i w czasie, który dla mnie przeznaczyłeś. Z trudnością powiedzą się Twojej świętej opatrzności. Niech we wszystkim wypełni się względem Twoja święta wola. Dopóki zaś jeszcze pielgrzymuję w doczesności, każdego dnia pragnę coraz bardziej być wiernym Tobie. Amen. Panie Jezu, Ty zechciałeś umrzeć z miłości do nas wszystkich. Daj mi odejść z tego świata w Twojej miłości. Maryjo, Matko Boża, módl się za mną grzesznicą teraz i w godzinę mojej śmierci. Aniele, Stróże, Święty Józefie, Święci Patronowie, których Bóg zechciał wyznaczyć mnie na opiekunów, wspierajcie mnie w godzinę mojego odejścia z tego świata. Ojcze Przedwieczny, gdy nadchodzi śmierć. Ojcze Przedwieczny, przeczuwam, że moje życie dobiega końca, więc nie wiem kiedy wybije moja ostatnia godzina. Pragnę być starannie do niej przygotowana. Ty jesteś Ojcem Miłosiernym, a na początku mego życia powołałeś mnie do swojej rodziny. Ja zaś wielokrotnie sprzeniewierzałem się Twojemu powołaniu. Błagam Cię dziś, wybacz mi wszystko, czym Ciebie obraziłam. Gorąco pragnę, oczyszczona z grzechów, poczekiwać na radosne, szczęśliwe spotkanie z Tobą i z Twoim Królestwem. Amen. Mam litanię, ale za chwilkę za Batusia, to ja my przysłali tego, też to tak odmawiam do tej Matki Boskiej. Zaczął to mówić, co Pana Jezu, tej Matki Boskiej. Na ten. Panie, w ofierze Tobie dziś składam wszystko, czym jestem i co posiadam. Ty wiesz najlepiej, że nędzny, ubogi, goniąc i tęskniąc za duszy pokojem. Nadzieją moją, zbawieniem moim jest moja mi błoga. Jest to myśl droga, żeś Matką moją, Matką Boga. Kiedy krzyż ciężki nawet ciało spadnie, a duszy jeszcze cięższy krzyż ładnie i pusto wewnątrz i zewnątrz, tak sucho, a w duszy ciemno, a w sercu głucho i usta milczą w milczeniu katuszy, jedyną ulgą dla zbawionej duszy. Znów nie wstrzymała się taka droga. Lecz gdy ostatnia wybije godzina, co całą przeszłość przeszłość przypomina, a to wspomnienie nasze myśli miesza i serce drażni, ale nie pociesza. Któż od rozpaczy człowieka odsłoni i któż litości skarby nie odsłoni. Jest taka mi błoga, jest myśl droga, żeś moją Matką i Matką Boga. Dobrze. To też opisałam do 1997 roku do Matki Boskiej Patronki Święci. Też odmawiam. A jeszcze mam dodatku tutaj za kapłanów. To mam do miłosierdzia, to też to odmawiam. Przepraszam. Zbawicielu, wobec nieba i ziemi świadoma swojej nędzy, grzeszności, niewystarczalności oddaję się Ci zupełnie całkowicie świadomie i dobrowolnie, swemu niepokornemu sercu, nieskończonemu miłosierdziu. Ufaję Twojej miłosiernej miłości, wyrzekam się na zawsze i całkowicie zła i tego, co do zła prowadzi, demonów i wszystkich ich spraw i pokus świata i wszystkiego, czym usiłuje mnie pociągać i niewalać siebie i wszystkiego, co buduje i zaspokaja mojego jest i pycha. Oddaję się Tobie, Jezu, najświętszemu Zbawicielu, jako jedynemu mojemu Bogu i Panu. Jedynej miłości, pragnieniu, celowi mojego życia, z całą pokorą, ufnością i uległością wobec Twojej najmiłosierdzieńszej woli oddaję Ci siebie, moje ciało, duszę i ducha, całą moją istotę, życie w czasie wieczności, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, rozum, uczucia, pragnienia, wszelkie zmysły, władze i prawa, wolę i wolność moją, wszystko, czym jestem, co posiadam i czym i co mnie stanowi. Nie zostawiam sobie nic, wszystko daj Twojej świętej woli. Przez ręce niepokalanej Matki Miłosierdzia rozporządzaj mnie w chrzest według Twojego miłosierdzia. Broń mnie i posługuj się mną jako moją wyłączną i całkowitą własnością. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie jednak na każdym razie do tego. To do świętego Józefa ta nowena zaczęłam. Odmawiam Ci nowenę, odmawiam i tak odmawiałam. Nawet to jest modlitwa o ochronienie przed duchami.
Panie Jezu Chryste, proszę, niech Twoja najświętsza krew spłynie na mnie, obmyje mnie i chroni od zła. Chroń mnie, Panie Jezu, mocą Twoich świętych ran. Przez Twój święty krzyż chroń mnie, Panie Jezu, boską krwią. Chroń Jezu moją duszę i ciało, moją rodzinę i moich przyjaciół. Chroń Jezu wszystkie moje relacje, cały mój dobytek. Panie Jezu Chryste, za stawienicę Pani Marii, Twoich aniołów, archaniołów, wszystkich Twoich świętych proszę, niech żadne złe duchy nie mają do mnie dostępu. I jest pytanie do świętego Michała Archanioła, też odmawiam. Teraz mam... to dla chorych to do będą sprawiałam. Do świętego tego. To w takiej pytaniu to nie ma tego, a w tej książeczce to jest, że tego. Też do podwyżka zdrowia to się do Matki Boskiej Pompejskiej, tutaj to do tej, na te, a tutaj to jest. Jeśli cudów szukać do Niego, wszelkich łask do wody odbierz od Niego. Może się uciesza, tarty uciekają, umarli na nowo do życia wracają. To jest cały ten dekadu zwrotku jest na ten. Teraz to duch odmawiam za tych, pokazywałam się do jakiejś pokoledzie. A mówi, takich egzorcystów też mi nie odmawiać. Ale zobacz, a to chyba ksiądz Marianus ich będzie. To jest, modlę się za, na pierwsze jest taka modlitwa. Matko Lichejska, bolesna Pani, bądź pozdrowiona na całe Twoje życie, prowadzone w świętej krzyż Chrystusa, dającego zbawienie każdemu człowiekowi, wspiera w codziennych zmaganiach o widzenie miejsca dla Boga w sercu każdego z nas. Prowadź nas taką drogą, byśmy kiedy rano z Tobą i Twoim Synem mogli spotkać się w Królestwie Niebieskim. A później to są te 10 modlitwy, ale te modlitwy tylko na wtorek sobie wzięłam, bo to mnie tak dotyczyło. A tutaj te koronka 10 cnót. Ojcze nas, a później módlmy się zamiast zerwać, módlmy się o osoby będące pod wpływem złego ducha, aby doświadczyły czystej, bezinteresownej Bożej miłości i zdrowaś Marię. Później i Matka Głosy Najczystsza. Módlmy się za wszystkich egzorcystów, aby swoją posługą przyczynić do odzyskania wolności wyleczonych przez złego ducha i zdrowaś Marię Najczystopniejsza. Módlmy się za tych, których pycha wewnętrzna nie pozwala zbliżyć do Boga, aby znali swoją zależność od Twórcy i znów zdrowaś Marię Najpokojniejsza. Później módlmy się za uwolnienie od wiedzy złego ducha, aby uzyskać nowe życie w jednej twarzy przy Chrystusie i zdrowaś Marię Najwierniejsza. Módlmy się za lękających się Boga, aby codzienna modlitwa przekonała ich o Jego miłości do każdego człowieka i zdrowaś Marię znów najpobożniejsza. I módlmy się za poszukujących odpowiedzi na pojawiające się pytania u wróżek, bioterapeutów, w kartach, horoskopach, magii i innych dziedzinach wiedzy pochodzących od złego ducha, aby powiedzieć się Bożemu prowadzeniu i Bożej opatrzności i zdrowaś Marię Najposłuszniejsza. Módlmy się za poddające się poddziałaniu złego i żony poddaje się dóbr materialnych, aby odkryli, że prawdziwym bogatym człowiekiem jest sam Bóg i zdrowaś Marię Najuboższa. Módlmy się za umęczonych nękaniem złego ducha, aby nie poddawali się walce ze złem. Zdrowaś Maria i najcierpliwsza. Módlmy się o unikających sakramentów odmiany Boże przebaczenie, ulegając pokusie kwestionowania dobroci Twórcy, aby odzyskali wiarę w Bożą łaskę, miłosierdzie. Zdrowaś Maria najmiłosierniejsza. Módlmy się za tych, którzy przez swoje zachowanie i praktyki wprowadzają w innych przestrzeń działania złego, aby zrozumieli czynione zło i odstąpili od swojego postępowania. Zdrowaś Maria najmiłosierniejsza. Chwała Ojcu. A później w potrzebie Twoim Pana niepokalanie była, módl się za nami, którego Syna porodziła. Módl się, Boże, Ty przed niepokalanie, bo poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i za mocy zasług przewidziane śmierci Chrystusa zachowałeś Marię od wszelkich zmarłych, daj nam za jej przeciętność do Ciebie bez grzechu, bez Chrystusa Pana naszego. A to jest modlitwa, co Ojciec Święty odmawiam. Niepokalana poczęcie Marii Dziewicy, niech będzie z nami zbawienia. O Boga, że to dziś przychodzimy do Ciebie świadomi bardziej niż kiedykolwiek tego zmagania i walki, jak w duszach ludzkich. Pomiędzy łaską a grzechem, pomiędzy wiarą
objętności, wręcz odrzucenie Boga świadomi tych zmagań. Jako przedstawiciel współczesny światem, owej pierwotnej nieprzyjaźni, która od zarania przeciwstawiała się Kościcielowi, temu, kto z woli człowieka od początku jest ojcem kłamca, jest księciem ciemności, a zarazem księcia tego świata. Ty, która de przed głowę węża, nie pozwól nam ulec, nie dozwól, abyśmy dali się zwyciężyć, ale byśmy sami zło dobrze zwyciężali. O tej zwycięska w swym niepokalanym poczęciu, zwycięska mocą Boga samego, mocą łaski, niepokalana Matko, która znasz dzieci, którym bądź i tytanie. I później modlitwa jest egzorcystów.